Jeszcze zanim oglądasz ten film, napisz w komentarzu, kogo ci tu przypominam. Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drogie koleżanki i drodzy koledzy. Woda. Dzisiaj zapraszam was na trochę śmiechu. Mam nadzieję, że będzie więcej śmiechu niż dramy, ale powiem szczerze, że... no, nie wiem, co z tego będzie. Ale dzisiaj zapraszam was na Tiny Face Challenge. Widziałam ten challenge w Stanach albo w angielskich YouTubach, już nie pamiętam, a na pewno anglojęzycznych. W Polsce jeszcze nie widziałam tego challenge'u. Dzisiejszy film jest sponsorowany przez markę Easehold, także dziękuję bardzo za sponsorowanie tego filmu. Marka Easehold zajmuje się lusterkami i oni też mi narzucili ten challenge, żebym nagrała i użyła tych właśnie lusterek, bo są powiększające, także na pewno się dzisiaj sprawdzą. Jeżeli chodzi o te lusterka, to one się super sprawdzają w zimę, jak jest ciemno, można się też doświetlić przy nagrywaniu filmów, więc jak nagrywać filmy też to jest fajna sprawa. No i przede wszystkim powiększenie, więc można sobie fajnie wyregulować brwi, można sobie zrobić różne inne rzeczy. Ja na to mówię durszlak, czyli można sobie fajnie powyciskać. Lusterko załadowane przez USB i ma 3 odcienie światła. Ciepło, zimne i neutralne. Także będę sobie dzisiaj używać tego lusterka, żeby stworzyć swoją twarz. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że mam duży nos, więc mamy dość duże pole do popisu. Obiecuję, że dzisiaj nie będzie nudnego makijażu brązowego. Użyję sobie palety, której nie lubię, nienawidzę. Ale tak mi się zachciało dzisiaj różowego makijażu, także zrobimy sobie dzisiaj różowy makijaż, a może jakiś inny, ale jakoś tak pomyślałam właśnie o różu dzisiaj. Więc nałożę sobie korektor jako bazę. Coś pod cieniem musi być, żeby one się mogły przykleić. Zacznę sobie od takiego różowego cienia z Mio w kolorze Bubblegum i nałożę, nie widać go. Nie strzepuj, Sara mówi, nie strzep. A może na mokro go powinnam nałożyć? Nałożę go w załamanie. OMG, ale będzie. To będzie pierwszy raz, kiedy ja będę miała różowe cienie. Także nakładam sobie w załamanie i poza, bo będę zaraz nakładać jakiś ciemniejszy cień. O ile te cienie mi się w ogóle będą chciały połączyć. Tertes Revolution. Ale to jest moc, ten kolor. Oczy muszą być podkreślone bardzo mocno. Więc mam też takie grube, mam też takie wielkie, rzęsiory. Także myślę, że będzie ciekawie. Użyj sobie jakiegoś ciemniejszego różu. Może tego takiego oczorąbnego. I te dwa wymieszam. A co? Ten i ten. Nie strzepuję i dokładam załamanie. Widać coś w ogóle? Chyba jest czas na jakąś mocniejszą, szaloną paletę. Się dokładam, nakładam i ledwo coś się pojawia. To w takim razie użyję sobie jakiegoś ciemnego, może tego i tego. Bordowego, czy to jest brąz, czy bordo? A wcale to nie wygląda lepiej. Ale zaraz zrobimy cut crease i myślę, że będzie to lepiej wyglądać. Coś tam się pojawia. Jeny, będzie kleczkowska 2.0. Rozetrę sobie granice, ale ja już wiem, że to nic nie da. I teraz korektor na środek i na środek nałożę jakiś inny kolor. A co tu się tu wydarzyło? Dlaczego się tu tak wydarzyło? Mam tutaj mes na oku. Dobrze, ale w takim razie wybierzmy sobie jakiś kolor. Postawiłabym na ten najjaśniejszy różowy, ale czy jego będzie w ogóle widać? To jest taki liliowy, ale nakładam go na pędzel i sypie się strasznie, ale będzie liliowo-różowy make-up. Tego jeszcze u mnie nie było. Dołożę sobie jeszcze ciemnego brązu i tylko właśnie tutaj załamanie dołożę jeszcze. Na dole zrobię miks wszystkich tych róży.
i brązu. Teraz słuchajcie, eyeliner. Dobrze, że mam lusterko, które powiększa 10-krotnie, także sobie go użyję, tego do ręki. Ty, fajny ten makijaż mi wyszedł. Oprócz tego, ale to się zaraz wszystko ogarnie. Jedno oko to jest. Zawsze bułka z masłem. Sztuką jest zrobienie drugiej takiej samej kreski. Ale muszę przyznać, że z takim 10-krotnym powiększeniem jest to łatwiejsze. Bo wiecie, widzicie każdy szczegół tak naprawdę. No, 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 no. Proszę bardzo, jakie kreseczki mi wyszły. Równe. Jeszcze muszę się przyjrzeć. 10 na 10. To teraz co? Lekko wytuszuję rzęsy. I teraz będziemy jechać z rzęsiorami. Jeszcze ich nigdy nie naklejałam. One są przeogromne i są z eBaya. Uuu, ale mają grubą tą. Przepraszam, piśku. Don't be suspicious, don't be suspicious. Don't be suspicious, don't be suspicious. Namaste. Dobrze, ja sobie powdycham trochę świeżego powietrza. Czy mi się to uda nakleić? Wow! Nawet nie było tak źle. Przez to, że... No, powiększeniu. Wow! Słuchajcie, gilgoczą mnie te rzęsy aż w brwi. Odfrunę. Dobrze. Łatwo się nakleiło, nie było tak źle. Ale podejrzewam, że gdyby nie było eyelinera, to... Nie byłoby tak łatwo. Dobrze, no to w takim razie na razie oczy zostawiam, ale chyba już są gotowe. I lecę z twarzą. Nakładam sobie podkład Radiant Lift z Max Factora w kolorze numer 50. Trzeba będzie namalować ten nos. Jak namalować nos? Jak namalować nos? Czy one to robiły eyelinerem? Czy one to robiły konturem? Ale jeszcze zanim przejdę do nosa, to zrobię sobie brwi. Myślę, że brwi sobie zrobię ciemniejsze, bo ten makijaż jest mega mocny. I do brwi użyję sobie kredki z Essence. O, nie mogę, bo mi rzęsy zahaczają. I użyję sobie też tej kredki, żeby sobie potem dorobić piegi na nosie. Muszę sobie wykończyć najpierw twarz. Więc nakładam sobie bronzer. Będzie mocno, 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 mocno. Jak ja sobie na nosie zrobię twarz? Nie mam zielonego pojęcia, ale jakoś będziemy działać. Trochę korektora, bo to ominęłam. Powiem wam, że podoba mi się ten makijaż oczu. A nawet z tymi beznadziejnymi cieniami dali mi radę. Wyglądam, jakby szła na jakąś imprezę dosłownie. Clubbing. Pudruję. Wszystko jak najbardziej się da. Ja was teraz przybliżę. Na mój nos. I będziemy robić nos. Wezmę sobie taki zimny cień. Jakby odtąd. Co z tego będzie? Nie wierzę, że nic dobrego. Jak mam namalować nos na nosie, słuchajcie? Jak ja mam ten nos namalować? Jak one to robią? Chyba eyelinerem. O nie, eyeliner mi wysycha. Cholera. Don't be suspicious. Zrobię sobie troszkę cieniowania. Czy tak wygląda nos? Chyba nie. Wezmę sobie tego jasnego koloru i nałożę na środek, żeby go trochę rozjaśnić. No wygląda jak nos. Jak to tak przytrzymam? O mamo.
Jezu, nie mogę się popłakać ze śmiechu. To ja sobie bardziej go wykonturuję. I po co komu operacje plastyczne, co? Może swój nos tak samo pomniejszyć. Jeszcze tu spróbuję przyciemnić. O nie, złamałam kredkę. Dobra, to zrobimy piegi eyelinerem. Może bym sobie jakieś serduszko namalowała? Myślę, że styknie. I będę sobie teraz malować usta. Usteczka. Jeszcze niżej was dam. O. O. Jany. Zachęcam wszystkich do stworzenia tego makijażu i zaprezentowania swojej małej twarzy. Dobra. I teraz co? Ciekawe, co Martina to powie. On jak to zobaczy, to od razu mi powiedział, że muszę to nagrać. Bo widzieliśmy, jak Jenna Marbles to robi. To jest ta pomadka Stay Matte. Ona mi zostanie. Forever. Mam tu taką z Laurie Mercier. Myślę, że ta będzie bardziej czerwona. O yes. Czy ja mam sobie też nos w środku tym pomalować? Dobra, chyba to mamy. Ale głupie. O Boże. Jaka wściekła. Zobaczcie na to. Challenge accepted. Czy jest challenge accepted? Hello. Basiak na mnie patrzy jak na debila. W końcu mam malutki nosek. La la la. La 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 la. Jaka słodzinka. Jeszcze sobie zapomniałam dać tutaj różu. Ale i tak jest słodko. Powiedzcie mi, kogo tutaj przypominam. Czy przypominam wam kogoś? Także słuchajcie, to by było na tyle. Taki durny film. Ale myślę, że raz na jakiś czas można się powydurniać. Wasz czas, że po to jest makijaż. Zapraszam oczywiście do odtwarzania tego filmu, jeżeli macie taką ochotę. No musicie przyznać, że makijaż oczu wyszedł naprawdę fajnie. W ogóle moja nowa twarz. Nie mogę na siebie patrzeć. Muszę sobie zrobić zdjęcie. Także zaraz sobie zrobię zdjęcie na Instagram. Wam bardzo dziękuję za oglądanie, ja i moja mała twarz. Dzięki Merce Ischold za sponsorowanie tego filmu i wezwanie mnie do tego challenge'u. A ja z wami się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.